Was bardzo serdecznie, z tej strony Viper. W dzisiejszym odcinku nagrywamy sobie z kolei następną wyrzutnię z gangu Big Bang. Tym razem mamy wyrzutnię Venus od firmy Jorge Cotto JW08, kaliber 20 mm, 25 strzałów. Mamy tylko jeden lącik, także niestety za to troszeczkę minus. Mamy certyfikat CE, 200 gram mieszanki, z tyłu mamy zilustrowaną instrukcję użytkowania. Mamy informację, że strzały zbijają się na 30 metrów oraz efekt będzie trwał mniej więcej 32 sekundy. Także całkiem w porządku. No, to zwiastuje tylko tyle, że strzały będą raczej powoli opuszczać naszą wyrzutnię. Firma, jak mówiłem, Jorge. Także, co będę mógł wam więcej o niej powiedzieć, dowiemy się już po teście. Także zapraszam do badania. Big Bang, Venus. Efekt całkiem w porządku. Zauważyłem taką różnicę, że jeśli stoimy z dala od wyrzutni, no to efekt wydaje się inny. Jeśli stoimy centralnie pod efektem, efekt wydaje nam się o wiele lepszy. Ja stoję właśnie w tym momencie centralnie pod wyrzutnią, ale efekt mamy również z drugiej kamery, który pokazuje tak mniej więcej około 80 metrów od wyrzutni. Także będziemy mogli sobie jakoś to porównać. Efekt naprawdę fajny, całkiem ciekawy, takie niebieskie gwiazdy połączone z taką srebrną falą. Naprawdę fajnie się to prezentuje. Myślę, że warto się zaopatrzyć w taką wyrzutnikę. Jest to na pewno jedna z lepszych wyrzutni serii Big Bang. Venus, myślę, że jest naprawdę całkiem w porządku. Jeśli wam się podobało, oczywiście stawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, dołączcie do mojej grupy na Facebooku oraz wielkie podziękowania dla firmy Arka za podarowanie mi tejże wyrzutni do testów. Jeśli wam się podobało, jak mówiłem, zostawcie łapkę w górę. Z mojej strony to było na tyle. Na razie.